Dziecko, w końcu odebrałaś. No, gdzie ty jesteś? No, tu u siebie, w mieszkaniu. A gdzie mam być? Coś się stało? No to kiedy ty będziesz? No przecież to jest prawie 100 kilometrów, no. Ale gdzie ja mam być, mamo? No, w domu. Przecież ja mam dzisiaj urodziny. Jezu... Co, zapomniałaś, tak? Dzwoniłam do ciebie, żeby ci o tym powiedzieć, że robi przyjęcie, no. Napisałam ci SMS-a, bo nie odbierałaś. Mamo, przepraszam cię strasznie. Po prostu to wszystko przez to, że mam tak strasznie dużo nauki. Wszystkiego najlepszego, mamo. Przepraszam cię. Czyli nie przyjedziesz? No nie dam rady, no. Jutro mam kolokwium, muszę się uczyć. Strasznie mi przykro. No jak tam w ogóle na studiach? Jak ci idzie? No dobrze. Tak jak mówię, dużo nauki, ale daję radę. Tak, bo wiesz co, przyszedł do ciebie list. Jaki list? No z uczelni. Tam jest napisane, że dziekan skreśla cię z listy studentów. Co? No wiesz co, gdzieś mam ten list, to zaraz znajdę, to ci przeczytam. Nie no, mama, ale przecież to musi być jakaś pomyłka, no. No ale jak mogli się tak pomylić i przysłać coś takiego, no co ty? Dobra, wiesz co, ja jutro pójdę do dziekanatu, wszystko to wyjaśnię i... A teraz muszę kończyć, naprawdę. Przepraszam. Ale już? No, mam tutaj jeszcze dużo rzeczy do zrobienia, więc pa, mamo. Pa. Tanusiu, wracaj do nas. Twoja siostra pytuje, co się dzieje. Rozmawiałam z Karoliną. No i co, za ile będzie? W ogóle jej nie będzie, zapomniała. No cóż, ma swoje życie. Ale nie przejmuj się. No ale tak łatwo ci mówić. Ona nie jest twoją córką. No nawet nie wiesz, co ja czuję. Ale mnie też na niej zależy. Też się o nią martwię. A to, że jestem jej ojczymem, to wcale nie oznacza, że... Proszę cię, przestań. Emil jest moim mężem dopiero od roku. I prawie nie zna Karoliny. A ja ją znam. I wiem, kiedy mówi prawdę, a kiedy próbuje coś przede mną ukryć. Mam złe przeczucia. Jutro do niej pojadę. Będzie musiała spojrzeć mi w oczy i powiedzieć, co się dzieje. Następnego dnia po pracy Danuta pojechała do córki, nie uprzedzając jej o tym. Dziewczyna wynajmuje w innym mieście mieszkanie razem ze współlokatorką Nadią. Dzień dobry. O, pani Danuta, a Karolina nie mówiła, że pani przyjdzie. No bo jej nie powiedziałam, ale muszę z nią porozmawiać. A, ale to lepiej było zadzwonić wcześniej, uprzedzić. Ale ja specjalnie nie dzwoniłam, żeby znowu nie wymyśliła jakiegoś pretekstu, żeby się ze mną nie spotkać. Mogę wejść? Nie. Karolina chyba jest zajęta. No ale Nadia, no chyba nie sądzisz, że zabronisz mi spotkać się z własną córką. To po prostu nie jest dobry moment. Nadia, ktoś przyszedł? Karolina? Ty jesteś w ciąży?